Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na żyznej ziemi ziarno wyda plony. Ta święta Ewangelia, którą dzisiaj Chrystus głosi w całym Kościele na świecie, my jest czas zbierania plonów. Już zboża blednieją, gotowe do żniw. I jakże wtedy okazuje się, jak było siane, jak to ziarno jest siane, jakie przynosi owoce. To Boże ziarno, które Bóg sieje, bo Chrystus jest siewcą tego ziarna. Ono jest zawsze to samo, ale jakże różne są to podłoża, gdzie ono pada. I to jest historia ludzkich serc. Ono pada na drogę, gdzie jest wydziubane przez te ptaki, które przylatują. I to jest tak, jak Ojciec Święty Jan Paweł II mówił, te ptaki to są te złe duchy, które wydubują i chcą wyrwać to Boże Słowo z ludzkich serc. Jakże często dla młodych ludzi ta straszna pokusa pornografii, która wyrywa to Boże życie z ludzkich serc. Jakże wielu młodych odchodzi, staje się tak, jak mówił prorok Izajasz, o tym twardym sercu, nierozumiejącym. To serto ziarno, które pada na skałę i nie może zapuścić korzenie, bo jakże jest nikła gleba na kamieniu, oznacza ludzkie serce, które przyjmuje to słowo, ale nie ma korzenia, bo jest w sercu ta troska o inne rzeczy, o ten materializm, który jakże mocno teraz dostaje się i wchodzi też w wymiar polskich serc. Dba się o to, żeby mieć wspaniałe domy, żeby mieć bardzo dobre samochody, a jakże mało jest na przykład w rodzinach wspólnej modlitwy, jakże brakuje tego, że dzieci widzą ojca i matkę, które klęczą i wspólnie modlą się do Boga, bo są ważniejsze sprawy. Bo jakże jest ten internet, który zabiera młodym serce. To ziarno, które pata między ciernie. Te troski życia doczesnego. Jakże człowiek czasami jest szarpany tym codziennym udręczeniem. I nie ma tego wielkiego odniesienia się do Boga, bo Bóg jest mocen przezwyciężyć wszystkie troski. Święty Piotr woła w liście, przerzućcie wszystkie wasze troski na Boga, żeby umieć Bogu zawierzać, oddawać własne troski. Za chwilę będzie ofiarowanie chleba i wina. Jakże ważne jest, żeby łączyć to wszystko, co ciąży w naszych sercach, łączyć z tym chlebem, łączyć z tym winem, bo to jest to, co my możemy Bogu ofiarować, nawet własne grzechy, własne słabości. I dokonuje się w czasie tej najświętszej ofiary ta przedziwna wymiana, mówi się po łacinie admirabile commercium. My dajemy to, co jakże jest małe, to, co jakże jest czasami grzeszne i Bóg przemienia to w swoje ciało i swoją krew, żeby umieć oddać. I czcimy tutaj świętego Andrzeja Bobole, który tutaj na tym miejscu przyszedł na ziemię i pojawia się pytanie, dlaczego z taką mocą święty Andrzej teraz przychodzi. Mój brat, który jest misjonarzem w Zambii, mówił mu przez telefon, że dzięki też księdzu Niżnikowi w jego sercu obudził się wielki kult do świętego Andrzeja Boboli.
Dlaczego tak bardzo święty Andrzej mówi o tym, że jest głównym patronem Polski, że prosi o tą cześć, żeby się do niego zwrócić? Pojawia się ten wielki niebezpieczeństwo, które płynie z Zachodu, które wyraża się tym drugą falą feminizmu. Tak jak Pismo Święte mówiło o antychryście, który przychodzi, tak teraz pojawia się figura antymaryi, która niszczy dwie podstawowe wartości, dziewictwo i małżeństwo. Właśnie to, co jest dziewictwem, tym bogactwem ludzkiego serca, zostaje wyrwane, zniszczone, jakże często przez środki masowego przekazu. Pojawia się to zaprzeczenie macierzyństwa, niszczenie ludzkiego życia, od poczęcia do naturalnej śmierci. Ile młodych żyje bez ślubów, żyje w domach rodziców, którzy boją się im zwrócić uwagę. Jakże jest to obecne i byliśmy świadkami tego strajku kobiet, te osoby, które krzyczą przeciwko wierze. Ile jest teraz niszczonych świątyń, niszczonych obrazów i figur Matki Najświętszej. I święty Andrzej, któremu przypisuje się autorstwo ślubów Jana Kazimierza we Lwowie, on, który z taką mocą przypomniał poprzez to, co ksiądz Niżnik usłyszał, że Maryja jest naszą królową i panią. Ona chce być mocna w naszych sercach, bo ona jest mocą zachować nas, obronić od tych strasznych niebezpieczeństw, od tej fali demoralizacji, która przychodzi. Ilu młodych dokonuje tego aktu apostazji? Ilu młodych nie przychodzi już do kościołów? Tak jak mówił prorok Izajasz, mają uszy zatkane, nie widzą, bo nie chcą. I jakże trzeba tej mocy modlitwy, żeby przemienić, żeby uratować, żebyśmy się nie stali wydani na pastwę tego bezeczeństwa, które przychodzi i które jakże już jest obecne w niektórych krajach. Dlatego dzisiaj ta modlitwa, która płynie tutaj na tym świętym miejscu, gdzie święty Andrzej przyszedł na ziemię, jest mocą, żeby i tym wołaniem o to zwrócenie się do świętego Andrzeja, żeby nas prowadził do naszej Matki Królowej, żeby umieć zawierzać swoje życie Bogu przez Maryję. I tak jak prymas Wyszyński, który opisywał takie wydarzenie swojego życia w 1939 roku, on, kiedy bomby zaczęły spadać na Polskę, zobaczył rolnika, który szedł przez pole i siał. I prymas podchodzi do niego i mówi: panie, bomby spadają, a ty siejesz. On mówi: jakbym nie siał, to ziarno zostałoby w spichlerzu, spadłaby bomba i wszystko by zginęło. A jak ja sieję, to zawsze może ktoś zbierze plony. I jakże trzeba w naszych rodzinach, tam gdzie jesteśmy, nie zrażać się tym oporem ze strony czasami najbliższych i walczyć o to, żeby ta wiara, którą nam przekazali nasi ojcowie, nasi pradziadowie, o którą walczy w niebie święty Andrzej Bobola, żeby trwała w naszych sercach, żebyśmy kiedyś stanęli przed Bogiem jako dzieci światłości. Amen.